Wynik 1-0. Cieszymy się z tego wyniku, bo bardzo pracowaliśmy na to zwycięstwo. Szło bardzo ciężko, ale no mówię, cieszymy się z tego wyniku i jedziemy do Zambrowa z wielkimi nadziejami. Początek spotkania to wasze ataki i kilka groźnych sytuacji. Wydawało się wtedy, że zdobycie bramki to kwestia czasu. Natomiast dopiero w doliczonym czasie gry Filip Kowalczyk dał nam 3 punkty. No tak, mieliśmy swoje sytuacje w pierwszych 15 minutach. Szkoda, że nie wykorzystanych, bo mielibyśmy mecz pod kontrolą, a tak nerwówka do końca, ale mimo wszystko uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Mecz mieliśmy pod kontrolą, to my dyktowaliśmy warunki gry i Bóg oddał to, co pół roku temu zabrał. Mówisz o dobrym meczu, ja się oczywiście z tym zgadzam i chyba zwłaszcza w defensywie, bo rywale tak naprawdę sytuacje mieli jak na lekarstwo. No tak, wiedzieliśmy w jaki sposób mogą nas zaatakować, że będą tutaj próbować nas kontrować. Mieliśmy pod to taktykę i uważam, że mimo wszystko, że jakieś tam kontry wyprowadzali, to nie było nic groźnego. No, udało się na 0 z tyłu. 11 punktów przewagi nad czwartym Radomiakiem. Szczęście jest bardzo blisko. Wystarczy zrobić jeszcze te 2-3 kroki, ale koncentracja musi być cały czas zachowana. No nie 11, można liczyć, że 12, bo mamy bezpośredni pojedynek czy z Siarką, czy z Radomiakiem lepszy. I no tak, oczywiście, no w piłce jest wszystko możliwe, no i trzeba pojechać do Zambrowa, dopiąć swego i spokojnie później już ten sezon dogrywać. Mecz na pewno wydaje mi się mógł się podobać kibicom, stworzyliśmy sobie wiele sytuacji do strzelenia bramki, ale gdzieś nie mogliśmy wepchnąć tej piłki do siatki. Bohater ostatniej akcji, można powiedzieć, bo zdobyłeś bramkę w doliczonym czasie gry. Powiedz już teraz na spokojnie, jak to wszystko wyglądało, bo z emocji nie wszyscy pamiętają. Ja pamiętam też tylko, jak oddałem strzał, piłka już była w siatce. Ale nie, było chyba długi wykop od Mateusza, a Tomasz tam wygrał główkę. Po prostu piłka spadła mi pod nogi i nie zostało mi nic innego, jak tylko strzelić do bramki. I ten gest po zdobyciu gola kojarzy się kibicom Barcelony, tak? Podobny czy coś innego? Nie, no jestem fanem i klubu i tego zawodnika, dlatego gdzieś może i też tak zrobiłem, ale na pewno też emocje ze mnie trochę zeszły, bo potrzebowałem tej bramki, chciałem gra mniej trochę niż w poprzedniej rundzie, ale mimo wszystko chcę być potrzebny drużynie i pokazać, no, że jestem potrzebny i chcę tutaj dużo dać jeszcze. Takie zwycięstwa jak te nad Puszczą Niepołomice w ostatnich sekundach, to jak dzisiaj, to chyba buduje drużynie taki pozytywny duch walki, że nie można się poddawać i zawsze w tej końcówce przecież coś może wpaść. Oczywiście, piłka to piękny sport, trzeba grać do końca, pokazaliśmy to już w wielu meczach, czy z Puszczą, czy właśnie dzisiaj, że po prostu do końca trzeba grać i do końca wierzyć w zwycięstwo, a to zwycięstwo przyjdzie, tylko trzeba wierzyć. I co ważniejsze, kolejne 3 punkty, kolejne 3 kroki bliżej awansu na zaplecze Ekstraklasy. Zgadza się. Te 3 punkty były bardzo ważne. Nie udało się tydzień temu, ale dzisiaj po prostu nam się udało. Wiemy, jaka tam jest sytuacja w tabeli, ale jeszcze wiele meczy przed nami i musimy je wygrać, żeby po prostu, jak będzie już pewny awans, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w pierwszej lidze. Nadal musimy walczyć.